Cześć kochani, witam Was bardzo cieplutko, mam nadzieję, że u Was wszystko w porządku i dzisiaj zapraszam Was na projekt Denko, czyli kosmetyki, które wykończyłam w przeciągu ostatnich kilku miesięcy. Trochę się ich nazbierało i aby nie przedłużać, zaczynamy. To są opakowania po mydłach, które zużyliśmy, nie pamiętam kiedy ostatni się odcinek pojawił, coś z wakacjami mi się kojarzy, czyli tyle mydeł zużyliśmy od wakacji. Mam tutaj różne mieszanki. Jedno też z moich ulubionych, czyli hibiskus z Ministerstwa Dobrego Mydła. Czekajcie, co tutaj jeszcze mam z ministerstwa? Ananas. Chłopcom też pasował. Lawenda. To nie jest mój ulubiony zapach, ale rzeczywiście wieczorem potrafi relaksować. Miała też kawałeczki tutaj w środku. I jeszcze mam do pokazania rozmaryn. To jest akurat sznurek po tym innym mydle lawendowym, jeśli się nie mylę, bo on też miał sznurek, ale też rozmaryn ma sznurek i to jest jego pozostałość. Z jednej strony myślałam, że to będzie super rozwiązanie i rzeczywiście chłopcy chętnie po niego sięgali, ale ten sznurek teraz jest suchy i ładnie wygląda, ale kiedy jest taki pokryty mydlinami, nie wygląda zbyt atrakcyjnie i raczej wątpię, żebyśmy po niego wrócili ponownie. W każdym razie tutaj mamy Ministerstwo Dobrego Mydła. Hagi, też jedno z naszych ulubionych. Tutaj mamy naturalne mydło lniane z peelingiem makowym. Przepięknie one wszystkie pachną i super się sprawdzają do naszej skóry. Tutaj kolejne z olejem konopnym i gałką muszkatołową. Też super. Tutaj chyba mam jeszcze jedno takie same, które pokazywałam wcześniej. Tak, te z peelingiem makowym. Tutaj kolejne z olejem ze słodkich migdałów. Co najlepszą jest wyrocznie tego, że te mydła rzeczywiście mają fajne właściwości dla mojej skóry, jest to, że nie mam potrzeby nawet przy niskiej temperaturze korzystania z balsamów do ciała. A nie zmieniła się u nas woda, nadal używam tego samego filtru, o którym Wam mówiłam kilka lat temu. Także jestem więcej niż pewna, że to też między innymi zasługa tych mydeł. Fakt, że teraz pogoda się, dzisiaj obudziliśmy się z szronem po prostu wszędzie i domyślam się, że teraz będę musiała trochę bardziej się balsamować, trochę bardziej skóry odżywiać, szczególnie moje dłonie, a także na przykład kostki moje, bo zazwyczaj noszę troszeczkę krótsze spodnie, takie wiecie, w długości 7-8 i zauważyłam w tamtym roku, że rzeczywiście tam skóra była bardziej wysuszona, dlatego będę musiała się na tym skupić. Ok, wracając jeszcze do mydeł, coś co poleciła mi My Skin Story Kasia i to jest takie zwykłe mydło z Rossmana i też nie ma zapachu ani nic takiego, skład jest całkiem ok, też jest takie dobrze odżywcze dla naszej skóry, też nam się skończyło, ale przyznam szczerze, że jeśli chodzi o dozania z przyjemności, to na pewno one są większe, jeżeli się używa tych mydeł, które mają jakoś tam dodatek, czy jakiś kwiat, czy właśnie mak, czy może jakiś ciekawy zapach. Tutaj jeszcze miałam misia od 4 szpaków. Skończyły mi się chyba zapasy już wszystkie Hagi, jeśli się nie mylę, dlatego teraz wchodzimy już w tą strefę zimową i mam też specjalnie, trzymałam też na zimę te takie o bardziej korzennych zapachach. Mam jeszcze 3 z Love'em, które Wam pokazywałam w holu z zakupami z Polski i one też były bardzo odżywcze, takie super pielęgnujące dla skóry. I tutaj mam mydło z rokietnikiem i z ryżem, mydło malina i kakao, a także śliwka i masło shea. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak one pierwotnie wyglądały, to możecie zerknąć na tamten odcinek i wtedy zobaczycie. No i pomyślmy sobie, że gdybyśmy używali żalów pod prysznic, prawda jest taka, że może nie zużylibyśmy aż tylu butelek, ale jestem więcej niż pewna, że wyprodukowalibyśmy więcej śmieci. Także to mam nadzieję, że już wszystkie mydła. Tutaj mam tego trochę dużo, muszę Wam przyznać. I też prawda jest taka, że teraz mam jeszcze kilka innych kosmetyków, które są kompletnie na wykończeniu. Ale one tak czekają. Czasami część z tych rzeczy była w tym pudełku, które trzymam przez kilka miesięcy dosłownie, a część z nich pojawiła się dosłownie wczoraj. Nie wiem, od czego zacząć. Kolejna rzecz, którą wykończyłam, już kolejne opakowanie, to dezodorant marki 4 szpaki. To jest ta wersja cytrusowa, ziołowa z ziemią okrzymkową, którą uwielbiam. Teraz zastąpiłam go czymś innym, co pachnie inaczej i na razie działa, bo stosuję go od kilku dni. Ale to jest jeden z najlepszych naturalnych dezodorantów, jaki kiedykolwiek wypróbowałam i serdecznie Wam go polecam. Oczywiście, jeżeli powtarzam się, jeżeli nie macie utlenienia sodu oczyszczoną, bo on na niej właśnie bazuje.
nie wiem, tak myślę, co to jeszcze Wam pokazać. Ok, mam sera. Ser wykończyłam całkiem nieźle i jak widzicie, no, tak wygląda sytuacja. Zacznę może od tego duetu, przepraszam, nie, wcześniej jeszcze. W tamtym roku zaczęłam używać, w tamtym czy na początku tego roku, już nie chcę Wam kłamać, zaczęłam używać tego z półprocentowym retinalem z A. Florence Skincare i wykończyłam go teraz tutaj w okolicach dekoltu, bo nie chciałam, żeby się zmarnował. Maleńkie to, a dość mocne. Miałam po nim wysyp, czyli taki, to się nazywa tutaj po angielsku patch. Przechodziłam przez ten okres, że moja skóra się oczyszczała i jest spoko. Tylko teraz przeszłam na inną formę retinolu. Chcę też prowadzić tretinoiny, o tym mówiłam Wam wcześniej i zauważyłam, że takie lżejsze formuły chyba mojej skórze lepiej pasują niż te olejowe. Ale mówię Wam o tym, że jeżeli Wy chcecie spróbować retinalu, czyli to jest retinaldehyd i szukacie formy olejowej, to to jest bardzo fajne rozwiązanie. Następnie mam tutaj trzy sera. Dwa z nich z witaminą C, jedno z nich to serum takie na przebarwienia i to był właśnie mój główny cel korzystania z tych kosmetyków. Zaczęło się od serum marki SkinCeuticals, to nie jest ich ten kultowy produkt, bo tamten ma 15% stężenie czystego kwasu askorbinowego, tutaj mamy 10%, a także pół procenta kwasu ferulowego, przepraszam. I to jest ta wersja, która też pomaga właśnie w walce z przebarwieniami. Ja go stosowałam w tym samym czasie jak to serum, też na przebarwienia. Tak wyglądają jeszcze kartonowe opakowania, bo zawsze trzymam je, żebym później mogła je Wam pokazać. Tutaj w składzie mamy m.in. kwas tranexamowy i muszę Wam powiedzieć, że one stanowiły super duet. W ogóle te serum może potencjalnie podrażniać ze względu m.in. na tą formułę witaminy C. Tutaj producent zapewnia nam trwałość przez minimum, nie pamiętam, albo 3 albo 6 miesięcy od momentu otwarcia. Ale rzeczywiście zwróciłam uwagę, że kolor zaczął się zmieniać z okresem używania. To też trzeba mieć na uwadze i najlepiej trzymać je jest po prostu je w lodówce. Ja wtedy używałam je też latem, na to też nas nie oszczędzało, było bardzo gorące, dlatego bardzo starałam się po prostu trzymać je w odpowiednich warunkach, aby jego właściwości były jak najlepsze i żeby wykorzystać z niego tak jak gdyby te ostatnie krople. Jeżeli chodzi o to serum, to byłam tak pozytywnie zaskoczona, bo ono cudownie łagodziło też skórę, ono kompletnie nie podrażniało. Nie jestem w stanie Wam powiedzieć, czy to jest jedyny kosmetyk, który rzeczywiście, czy właśnie połączenie tych innych, których używam, które rzeczywiście sprawiło, że moje przebarwienia tutaj na policzkach się zdecydowanie zmniejszyły. Kiedy skończyło mi się serum te z witaminą C, przeszłam na to od Dermomedyki, to jest polska firma, gdzie kosmetyki są produkowane w Stanach Zjednoczonych i tutaj mamy bardzo podobny skład, też 10% witamina C, z tym, że to już jest jej inna forma, która jest bardziej stabilna i też mniej podrażniająca. Potencjalnie ma tutaj mniejszą skuteczność, bo ona jest chyba w granicach 80-86%, to też jest bardzo wysoko, ale nie ma tego właśnie ryzyka podrażnienia skóry i ja właśnie żadnego z takich podrażnień nie zauważyłam na mojej skórze. Tutaj po raz kolejny mamy kwas tranexamowy, który też jest bardzo dobrym składnikiem, szczególnie skutecznym w walce z przebarwieniami. I ono mi się skończyło, jeszcze tutaj mam odrobinę, bo to właśnie kosmetyk, który wykończyłam ostatnio, jeszcze wydaje mi się, że będę w stanie wyciągnąć jeszcze kilka kropel na jeszcze jedno użycie. Bardzo podoba mi się to, jak on nawilżał skórę po raz kolejny, pomaga z przebarwieniami, jak to u mnie było, co tak naprawdę konkretnie zadziałało, nie mogę Wam powiedzieć, bo używam jeszcze czegoś, co też pomaga. Używam też kremu z filtrem, który Wam zaraz pokażę, czyli to jest dość złożone, to nie jest tak, że jeden kosmetyk załatwi Wam wszystko, to jest cała pielęgnacja, która jest ułożona pod tym kierunkiem i ja widzę na swoim przykładzie, że rzeczywiście działa. Widziałam, że teraz mają też fajne promocje na stronie i bardzo mnie kusi też, żeby właśnie zamówić, ale chciałam też zrobić test, bo stosuję liposomalną witaminę C w dość wysokim stężeniu, która też ma pomagać odbudować kolagen i wpłynąć na stan skóry i pomyślałam, że może przestanę korzystać z serum z witaminą C na jakiś czas, skupię się tylko na tej doustnej i zobaczymy, jakie ona przyniesie efekty, czy przyniesie, czy nie. To tyle, jeżeli chodzi o sera. No i skoro Wam mówiłam o tych przebarwieniach, to coś, co też kupiłam z polecenia Inti Skin, w sumie zresztą tak jak i też to serum tutaj.
z firmy Neuretin. To są takie płatki peelingujące, między innymi w składzie z retinolem, a także z mieszanką innych kwasów. I to jest, słuchajcie, petarda, która jest bardzo silnym kosmetykiem, u mnie niepodrażnia. Moja skóra bardzo dobrze reaguje na retinę, muszę przyznać. I generalnie nie mam z tym największego problemu. Tutaj mamy retinol zamknięty w tych takich właśnie kapsułkach, które mniej podrażnia, a jest bardziej skuteczny, trochę wolniej się uwalnia. I celem właśnie, głównym zadaniem tych płatków jest usunięcie przebarwień i rozjaśnienie skóry. I używałam je raz w tygodniu. Miałam dwa takie opakowania, czyli wykorzystałam 12 tych płatków, czyli stosowałam je przez 3 miesiące, raz na tydzień. I muszę Wam powiedzieć, że też to, jak skóra wygląda dzień po nich, jest po prostu super. Mam w tym momencie jeszcze końcówkę produktu też złuszczającego, z którego korzystam raz w tygodniu od Drunk Elephant, który odstawiłam na ten czas, właśnie kiedy stosowałam te płatki. I skończę tamten i bardzo prawdopodobne, że ponownie do niej wrócę. Ja bym się nawet nie pokusiła, żebym może zaczęła stosować troszeczkę częściej, bo moja skóra, tak jak mówię, kompletnie na nie źle nie reaguje i bardzo jej potrzebne jest takie dobre złuszczanie, ale muszę Wam też powiedzieć, że właśnie w ciągu tygodnia nie koncentruję się jakoś super specjalnie na złuszczaniu. Bardziej zależy mi na takim właśnie dogłębnym raz w tygodniu i też co staram się zmienić, bo wcześniej nie byłam zbyt sumienna, jeżeli chodzi o to złuszczanie, to znaczy nie, może nie odrobiłam tego tak regularnie, jakbym chciała, a teraz ustaliłam, że dzień złuszczania to poniedziałek po południu i też moim zdaniem to też przynosi duże efekty, kiedy widzę, że robię to regularnie. Okej, okay, czyli płatki złuszczające. Kolejny kosmetyk, który zachwycił mnie i który na pewno pojawi się w ulubieńcach roku, to tonik ryżowy marki I'm From, koreański kosmetyk, którego nie ma oficjalnego nie ma tutaj żadnych dowodów na to, że nie ma tutaj żadnych oficjalnych dowodów na to, że działa, ale jak on pięknie mi nawilżał, pielęgnował skórę, to po prostu dawno żaden kosmetyk tak nie robił. I co jest najlepsze w nim, że nie ma tutaj w składzie kwasu hialuronowego, bo też mówiłam Wam, że chciałam przeprowadzić taką próbę na swojej skórze, czy aby właśnie nadmierna ilość tego składnika w kosmetykach przypadkiem nie przynosi negatywnych efektów. Jest dość wydajny i naprawdę ja przez większość właśnie tych ostatnich miesięcy moja pielęgnacja wyglądała w sumie tak, jak przygotowałam Wam film jakiś czas temu. Szukałam, wiecie, myślałam, że będzie może jakaś promocja na niego teraz, ale niestety on chyba nigdy nie będzie w promocji. Następcą tego toniku różowego jest też jeden z moich ulubieńców od A. Florence Skincare, czyli ten mleczny tonik, który ma bardzo podobny kolor, w sumie troszeczkę bardziej treściwą konsystencję, która też mi się teraz sprawdza, kiedy jest trochę chłodniej, dlatego nie wiem, który jest lepszy, naprawdę ciężko mi się zdecydować, żebym nie mogę Wam powiedzieć jednoznacznie. Uwielbiam oba i naprawdę zachwyciły mnie i pewnie oba zobaczycie w ulubieńcach roku, bo inaczej być nie może. Teraz jeszcze, jeżeli jesteśmy przy tej właśnie pielęgnacji, to też jeden z moich ulubionych kremów, który bardzo dobrze mi służy, który ma super lekką konsystencję, który też bardzo fajnie nawilża skórę. Przepraszam Was najmocniej, ale chłopcy właśnie wrócili i musieli mi opowiedzieć wszelkie historie, co się wydarzyło dzisiaj w szkole. A ja chyba Wam mówiłam o tym kremie, ale pomyślałam, że już nie pamiętam, o czym mówiłam, na czym skończyłam, zacznę od początku. Jeżeli szukacie dobrego kremu, który super będzie Wam skórę nawilżał, a dodatkowo będzie też dbał o jej naturalną ochronę, tą właśnie warstwę hydrolipidową, to jest coś dla Was. Jeżeli jeszcze zależy Wam na tym, żeby ładnie wyglądał pod makijażem, to już w ogóle wszystkie tutaj tik, tik, tik możecie sobie odhaczyć, bo ten właśnie krem taki jest. Mówię tutaj o Plantea Microbiota i jest super lekki, ale to, jak on pięknie nawilża. Ja nie powinnam może porównywać dwóch marek, ale moim zdaniem to jest właśnie super zastępstwo polskie tego mojego, jednego z moich ulubionych kremów od A. Florence, o którym mówię od 2 lat, a tutaj mam jego bogatszą wersję. Bardzo lubiłam go stosować. On przychodzi do nas w takim słoiczku wykonanym z fioletowego szkła. Dodatkowo tutaj mamy też szpatułkę, którym ten kosmetyk nakładamy. I jest też dość wydajny. Także Plantea.
mówiąc właśnie o Skin Florence, kilka razy w sumie nie pokazałam Wam jeszcze nic, a już 4 razy chyba o niej wspomniałam. To jest bogatsza wersja kremu, który też tutaj w składzie między innymi ma ceramidy, a także inne składniki, które też fajnie wpływają na ogólny stan naszej skóry. I tak jak widzicie, to była aluminiowa tubka, którą wycisnęłam dosłownie do samego końca. I to jest krem, z którego najczęściej korzystałam przy wieczornej pielęgnacji. Jeżeli Wasza skóra jest sucha, ma tendencję do przesuszeń, to zdecydowanie polecałabym Wam tę bogatszą wersję. A jeżeli Wasza skóra jest mieszana, no to wtedy ta lżejsza w słoiczku. I uwielbiam go właśnie też, uwielbiałam w połączeniu z retinolem na noc. No, nie mam jeszcze zastępstwa, muszę Wam powiedzieć. I będę myślała, co tutaj takiego innego wykombinować. Coś, co by nie zapychało skóry, bo to też jest bardzo ważne, a fajnie ją odżywiało. I tak miałam wrażenie, że nakładałam taką chmurkę na noc, na moją skórę i ona ją tak fajnie odżywiała. Skoro jeszcze jesteśmy przy temacie właśnie pielęgnacji skóry, muszę Wam powiedzieć o czymś, co po raz kolejny pewnie przyczyniło się do tego, że moje przebarwienia drastycznie się zmniejszyły, to korzystanie z kremów z filtrem. Ja nie wiem, mi się wydaje, że jeszcze miałam jakieś opakowanie, które skończyłam, ale jedno z moich ulubionych, Anessa, to jest SPF 50+, niestety ma w składzie alkohol. To jest ta wersja bezalkoholowa do delikatnych skór, która ma inną konsystencję, ale też super się rozprowadza i obie bardzo lubię. I no, wiecie co, to też zależy od tego właśnie, w którym momencie roku używacie tego filtru i od tego, jaki typ jest Waszej skóry i jaki makijaż nosicie, ale ja ostatnio mój makijaż kompletnie zminimalizowałam do tego, że w ogóle go praktycznie nie noszę. Dzisiaj do filmu troszeczkę pomalowałam usta. Właśnie dzięki tym kremom z filtrem moja skóra i właśnie dzięki pielęgnacji moja skóra wygląda moim zdaniem całkiem okej i dobrze się po prostu w niej czuję. Uważam, że te właśnie japońskie filtry są jedne z lepszych i mam taką cichą nadzieję, że coraz więcej firm będzie próbowało chociaż skopiować ich formułę, aby ona była tak przyjemna, lekka, żeby każdy sięgał po krem z filtrem, tak jak sięga, nie wiem, po krem do rąk czy po krem do twarzy, prawda? Jeszcze jedno moje odkrycie, też kupione z polecenia InTiSkin, to jest CanMake Mermaid Skin Gel, który po prostu ma najlżejszą chyba konsystencję, z jakiej kiedykolwiek się spotkałam w przypadku kremu z filtrem. Oczywiście też bardzo wysoka ochrona, jak to zwykle bywa, ale skóra się po nim bardzo świeci i polecałabym tutaj korzystanie z jakiegoś pudru matującego. I dzięki sobie, że przypomniałam, bo chciałam też powiedzieć o moim ulubieńcu, które też absolutnie myślałam, że się nie sprawdzi, a byłam tak pozytywnie zaskoczona. W każdym razie, ten też był super, mówiłam o nim mojej siostrze. W tym momencie też używam kremu, który też już mi się prawie kończy. To jest też Shiseido, tylko to jest inna wersja Shiseido. To też jest Shiseido Anessa. Ten też ma alkohol w składzie. On jest bardzo podobny do tego mleczka, tylko ma inną konsystencję i kupię ponownie, bo uwielbiam. Na teraz po prostu jest boski. Fakt, że może migrować do oczu, ale jeszcze się nie skończył, dlatego nie powinna Wam tutaj o niej Wam mówić, ale te dwa, no po prostu teraz ostatnio cena jest też przyjemniejsza, no bo te Anessy są troszeczkę droższe, te, jeżeli macie do nich dostęp, to po prostu polecam Wam bez zastanowienia. Czyli ten i on super mi się sprawdza w połączeniu z pudrem By Terry, który dostałam od Majwicki próbkę. Jest to puder na bazie kwasu hialuronowego, który ma w składzie tylko kwas hialuronowy i krzemionkę. Ale uważajcie, bo na stronie też są inne pudry, które wyglądają bardzo podobnie, ale tam mają na przykład inne domieszki, między innymi konserwantu, na który mam uczulenie, a po tym pudrze nic takiego nie było. Nic mnie nie wysypało. To jak on idealnie skórę matuje, ale nie do takiego płaskiego matu, tylko do takiego tak przyjaznego, który sprawia, to jest taki blur effect, który po prostu sprawia, że moja skóra dobrze wyglądała bez żadnego makijażu. Uwielbiałam, był bardzo wydajny. Ja go używałam, tym malutkie opakowanie, przez 2,5 miesiąca, czy przez 3 miesiące, a oficjalnie słyszałam, że podobno przez miesiąc powinien mi wystarczyć, także odrobina dosłownie wystarczy. Teraz dla porównania używam innego pudru, który też mi polecałyście, który dzisiaj założyłam na twarz i zauważyłam, że tamtego muszę nałożyć 3 razy więcej, żeby uzyskać podobny efekt do tego. Ja teraz przesypałam sobie tutaj inny puder, nie, przepraszam, podko tutaj przesypałam mineralny, bo akurat jedno z opakowań, które wcześniej miałam, mi się zniszczyło i mam chyba jeszcze jedno opakowanie, ale pomyślałam, że przetestuję te inne inny pudr, który kupiłam, ale
moje serce chce wrócić do niego, bo po prostu no, zaskoczy mnie tak pozytywnie i to jest też chyba ulubieniec roku, bo dawno, chociaż wiecie, że uwielbiam też mój puder z Pixi, ale ten jest polski, tańszy, trochę mniej wydajny, nie daje takiego efektu, a ten, no mówię wam po prostu, są wady i zalety wszystkiego, tak jak w życiu ze wszystkim. Kolejna maskara, która też po prostu zrewolucjonizowała moją pielęgnację rzęs. Jedyny kosmetyk, który używałam przez wiele ostatnich miesięcy, już zaczyna mi troszeczkę się tutaj widzę wysuszyć i coraz ciężej jest mi nałożyć, tam już chyba nic nie zostało, ale uwaga, uwaga, kupiłam sobie właśnie kolejną. Idzie do mnie teraz w tym momencie, bo nie widziałam jej ostatnio w budzie nigdzie, już do mnie idzie. I to jest po prostu jeden z najlepszych tuszy do rzęs, które używałam w swoim życiu. Z jednej strony mamy bazę, z drugiej strony mamy maskarę i nie kruszy się, nie odpyskuje, nie odbija się nigdzie. Rzęsy przepięknie wydłuża, przepięknie pogrubia i to, że kupiłam kolejne opakowanie, a mam na przykład tutaj w szufladzie inny, który znalazłam po prostu, którego wcześniej nie używałam. Nawet się do niego nie umywa, dlatego wróciłam do niego z podkulonym ogonem, tak jak mówię, kupiłam kolejne opakowanie. Jeszcze mam tutaj trochę z pielęgnacji, dwie maseczki, jeden z moich ulubieńców od Czarszki, od Pauliny, to jest odświeżająca maska do twarzy, która nie dość, że miała piękny skład, piękny kolor na skórze, to też super działała. Nie ma zbyt wielu takich maseczek, po których rzeczywiście w użyciu człowiek widzi różnicę w skórze, a właśnie po tej maseczce tak było i bardzo lubię też Paulinę osobiście, może to też miało coś do tego. Mam jeszcze jedną teraz oczyszczającą, której nie używam tak często, jak już ostatnio nie miałam ochoty na maseczki, przyznam wam szczerze, ale potem sięgałam z ogromną przyjemnością. Tutaj mam jeszcze coś, co kupiłam z polecenia waszego, bo mi pisałyście o tym, że to jest super kosmetyk i to jest peel maseczka Słodkie Pożegnanie z Mydłostacji i ona nie do końca mi podpasowała, między innymi za zapach, który smakuje jak... smakuje... pachniał jak czekoladki After Eight, a ja nie lubię mięty i czekolady niestety. I ja go dam koleżance, której bardzo pasował i przyniosła mi puste opakowanie. Jej super się sprawdzała. Ja nie sięgałam po nią jakoś super, no dlatego właśnie pożyczyłam koleżance. Mam jeszcze dwa kosmetyki do pokazania. Jeden z nich to też z ulubieńców winogronowy olejek pomieszany z olejem lnianym, hydrofilowy olejek do demakijażu, też w przepięknym opakowaniu z fioletowego szkła, z bardzo wygodną pompką i tak dobrze działający, które mugluje, które super usuwa makijaż bez żadnego podrażnienia oczu i bardzo wydajny był. Skończył mi się. Mam jeszcze jedno opakowanie, ale w tym momencie kończę olejek od A. Florence po raz kolejny. Mam taką swoją pielęgnację. Tamten pewnie pojawi się w kolejnym projekcie Denko, a także pewnie w ulubieńcach i chyba powinnam właśnie część z tych kosmetyków zachować tutaj też do ulubieńców roku, no bo nie jestem w stanie zdecydować, który bardziej mi pasuje. Jest to jeden z lepszych, które są moim zdaniem w tym momencie na polskim rynku i mówiłam wam o nim też w ulubieńcach, jeśli się nie mylę, które się ostatnio bardzo lubię. Jeszcze jeden kosmetyk włosowy. Na pewno wykończyłam też szampon, ale widzicie, tutaj nie pokazałam, bo pewnie wyrzuciłam już opakowanie. Ale w każdym razie szampon w kostce od Herbs & Hydro. Od momentu, kiedy... Przepraszam, bo głos tracę. Od momentu, kiedy miałam wizytę u trychologa, moja pielęgnacja zmieniła się diametralnie i ja mówiłam już to wielokrotnie, ale tych kosmetyków też jest wiele i dlatego tak, na tak długo mi wystarczają, bo nie używam ich codziennie, tylko czasami raz na tydzień, czasami niektóre raz na dwa czy trzy tygodnie. Dlatego ich częstotliwość wykończenia nie będzie tak duża, jak to było kiedyś, kiedy używałam tylko jednego szamponu, jednej odżywki przez cały czas. W każdym razie w jednym z dni mam korzystać z tego serum regeneracyjne, serum do włosów marki Regenerum i muszę wam powiedzieć, że też to ma sens. Nie wiem, czy jeżeli bym korzystała tylko z niego samego, to czy bym zauważyła różnicę, ale ponieważ to moja pielęgnacja jest, tak jak mówię, dość złożona, no to widzę efekty. Rzeczywiście, że to ma sens. Szczególnie patrząc na te moje włosy, które są, że tak powiem, naturalne, to one wyglądają no jak zwykle inaczej w porównaniu do tych, które są tutaj, które są rozjaśniane. Ale to też trzeba wziąć pod uwagę. I pamiętam moje momenty, kiedy włosy nie wyglądały dobrze, te właśnie farbowane. Teraz uważam, że jest całkiem. W każdym razie serum Regenerum.
A chcę coś tam powiedzieć, że wcześniej, kiedy korzystałam z tych kosmetyków do włosów, to one też były kupowane w duchu less waste. Te, które mam teraz, takie nie są. No, przykładem jest między innymi to plastikowe. O! W opakowaniu, którym tutaj właśnie wystrzeliło na miśka, który James mi pozwolił trzymać. Myślałam, że już nic nie ma, ale tam coś jeszcze jednak się znalazło. Ale też, no widzicie, tutaj się niestety ono pod prysznicem złamało. Okej. Okay. To już wszystko. Nie mam pojęcia, jak długo trwał ten film. Myślałam, że usiądę 2-3 minuty i bach, i będzie koniec, ale nie.